Dzień dobry, witamy wszystkich ogrodników. Witamy. Doszła do nas informacja, że już jest pora, żeby przycinać hortensję bukietową. Tak, przycinamy hortensję bukietową. Zanim jednak wyjdziemy na ogród i pokażemy, jak ją przyciąć, parę słów o hortensji, żeby co nieco wyjaśnić. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale hortensja to tak mówią w takich wiejskich ogrodach, taka tandetna czasami, nie? Taka mówią, taka pospolita. Oj nie, bym się z tym nie zgodził. Ale tak czasami słyszę od ludzi. Tak? Że to taki wiejski ogród, taki tradycyjny, babciny. Otóż to nie jest nieprawda. Hortensja w Japonii nazywana jest ajisai. Kwiaty kwitną w porze deszczowej, tworząc mistyczne ogrody, na przykład w Meiguchin. Czyli to ma szlachetne pochodzenie. Tak. Jeżeli się tym zajmują Japończycy, uważają ją za magiczną. Legenda mówi, że japoński cesarz podarował niebieskie hortensje rodzinie dziewczyny, którą kochał. Dlaczego? Bo chciał zrekompensować jej to, że o nią nie dbał. No tak, cesarz, widzisz, taki był hojny. W Europie hortensje pojawiły się dopiero w 1736 roku. Tu traktowano je inaczej niż w Japonii. Kwiaty te były symbolem arogancji i chełpliwości. Skąd to się wzięło? Od właściwości tej rośliny. Jaka one ma właściwości? Takie ciekawe, że wytwarza dużo kwiatów? Tak. A mało nasion? Tak. Większość odmian właśnie tych hortensji bukietowych posiada kwiaty płonne, które nie zawiązują nasion. No właśnie. I angielscy mężczyźni w XIX wieku, tacy byli złośliwi, wysyłali na przykład hortensje kobietom, żeby je obrazić. Do dziś niektórzy uważają, że młode kobiety, które uprawiają hortensje w swoim podwórku, nigdy nie wyjdą za mąż. Halo dziewczyny, sprawdźcie, czy tam w ogródku są jakieś hortensje. Nie no, oczywiście to są tylko historyjki. Ważniejsze dla nas jest to, żeby ta piękna roślina ładnie nam kwitła. Mówimy, tak, powtarzam, o hortensji bukietowej. Bo hortensje się różnią? Jakie tak, mamy odmiany? Tak, podstawowe gatunki to przede wszystkim hortensja ogrodowa. O niej też myślę, że coś powiemy w kolejnych odcinkach. I hortensja bukietowa. Oprócz tego są inne hortensje, jeszcze hortensja drzewiasta oraz hortensja dębolisna, także tam gatunków jest nieco więcej. Ale tutaj skupimy się dzisiaj na tej hortensji. Żeby wyjaśnić, tamte się inaczej zupełnie przycina, tak? Tak, każdy z tych tutaj rodzajów gatunków hortensji nieco inaczej się pielęgnuje. I tutaj chcielibyśmy powiedzieć, w jaki sposób właśnie przycinać, pielęgnować hortensję bukietową, która cieszy się obecnie coraz większą popularnością. Także tutaj mamy takie ten pęd. Tak, tutaj hortensji, mamy fragment tak, hortensji, pęd jednoroczny. Pokaż, który jest, który... I tutaj fragment pędu dwuletniego, czyli jeszcze nie z poprzedniego, tylko jeszcze z poprzedniego sezonu. To, co tutaj widać, to jest ubiegłoroczny przyrost. Pokaż tak, może bliżej do kamery, żeby, tak, bo zawsze jest ten problem, tak? Te tutaj trzy pędy, które mamy, to są ubiegłoroczne przyrosty, to są jednoroczne pędy. I na ich wierzchołkach pojawiają się kwiaty. I tutaj od razu właśnie warto to powtarzać. Hortensja bukietowa kwitnie właśnie na tych pędach jednorocznych, czyli tych, które w danym roku wypuści. No właśnie, czyli to jest pęd dwuletni, tak? A ten czy trzyletni? Nie, dwuletni to jest. To jest tak? Dwuletni pęd. Dwuletni tak, pęd? A to są ubiegłoroczne. A to są ubiegłoroczne i te tylko przycinamy, żadne inne. Zresztą zaraz wyjdziemy do ogrodu i pokażemy, jak się je przycina. Tak. Nadszedł ten moment, kiedy zaczniemy przycinać hortensję. Tu widać wyraźnie, gdzie są pędy tak, dwuletnie i jednoroczne. Tak. To co? Zaczynamy. Tak, przycinamy. Przede wszystkim te pędy jednoroczne skracamy dość znacząco, mniej więcej o 2/3, ale ja zawsze zwracam uwagę na węzły i międzywęźla. Tutaj to, co widać, to są węzły, te, z których wyrastają pąki i pędy. Coś tu? To tak, zaczynamy przycinanie hortensji. Przede wszystkim tutaj mamy pędy jednoroczne, które skracamy mniej więcej o ponad połowę do 2/3. Ale ja zawsze zwracam uwagę na węzły i międzywęźla. Zwykle zostawiam, aby ten jednoroczny pęd miał 3 węzły najczęściej i nad tym trzecim jakieś 0,5 cm tnę. I w taki sposób właśnie przycinam te pędy.
Tutaj jeszcze zaznaczę, tutaj tak jak w tym przypadku mamy fragment taki pędu dwuletniego, on jest tutaj zaschnięty już, powinien być właśnie przycięty tutaj nad tymi pąkami ubiegłorocznymi tutaj, które były, ale to poprawimy teraz i jest ok. Tutaj podobnie, zostają zawsze 2-3 węzły, a jak są pędy takie całkiem cieniutkie, one są słabe te pędy, można je usunąć całkowicie, takie cienkie, słabe pędy można całkowicie usunąć. I w ten sposób przycinamy, postępujemy dalej, tutaj podobnie fragment dwuletniego pędu skrócimy. Taka hortensja nam w kolejnym sezonie. Tutaj mamy takie pędy słabe, jak i ten jednoroczny i dwuletni. Możemy usunę całkowicie, bo on jest słaby. Nie wiadomo, czy tu z tego by jakieś kwiaty były w ogóle. To może nieco mocniej. I w taki sposób ją przycinamy. Tutaj też mamy takie dość słabe pędy. Tu Antoni, zauważ, te pędy są zdecydowanie silniejsze niż to. To możemy zrobić coś takiego, tutaj sobie przytniemy w ten sposób. Tu jeszcze no dobrze już jest. I tutaj podobnie. To jest w ogóle młoda hortensja. Tak, tu podobnie niedawno posadziłem. Tak. Ona jeszcze nie zdążyła wyrosnąć. Mam nadzieję, że w tym roku wyrośnie bardziej. W tym roku na pewno pięknie zakwitnie. Tu tak, jak tutaj mamy te cieniutkie pędy, usuwamy całkowicie, bo i tak one, nic z nich nie będzie, to samo tutaj, takie cienkie wyrastają, to... W którym momencie ją nawieść? Jeśli chodzi o nawożenie, wraz z rozpoczęciem wegetacji, czyli gdzieś tak początek kwietnia, rozpoczynamy nawożenie. Pierwsze nawożenie stosujemy nawóz wieloskładnikowy do hortensji. Warto też zwrócić uwagę, sprawdzić, jaki jest odczyn podłoża, bo należy pamiętać, iż hortensje wymagają podłoża dość kwaśnego. I oczywiście w przypadku hortensji starajmy się utrzymywać stosunkowo wilgotne podłoże. Ale też kolor kwiatów będzie potem zależał od... W przypadku hortensji tutaj bukietowych one będą białe. Te kwiaty są białe, ale to zmiana koloru kwiatów, o tym też będziemy mówić, dotyczy hortensji ogrodowych. Dobrze. To teraz już w zasadzie chyba wszystko powiedzieliśmy na ten temat, to znaczy Adrian powiedział, ja tylko patrzyłem, uczyłem się też, bo w zeszłym roku przyciąłem ją po raz pierwszy chyba niezbyt skutecznie. Mam nadzieję, że teraz porządnie wyrośnie. Tak, w tym roku wypuściłem, tutaj zostawialiśmy po 2, niekiedy 3 węzły i na pewno tutaj nam ładnie ta hortensja wypuści. Zobaczycie ją, jak będzie kwitła. Tak. Do zobaczenia. Do zobaczenia.